Dobra, to tak jakbyśmy teraz zaczęli trochę od początku, dobra? Tak jakbyśmy zaczęli od początku, jeszcze troszkę inaczej to ujmiemy. Lecimy. Czyli tak, jesteśmy w tej chwili, dalej obracamy się w rejonie sekcji rytmicznej. Przed chwileczką to był bas, teraz perkusista. Bas i perkusja to prawie jak jeden instrument, nie? No tak, tak, to jest... Sekcja musi grać równo przede wszystkim, musi to fajnie zażerać i gruwić. Także to jest chyba najważniejszy element w zespole w ogóle. Jeżeli sekcja dobrze gra ze sobą, no to zespół dużo lepiej brzmi. Czasami to tak jest, że jak powiedzmy jest ten dźwięk stopy, tego niskiego bębna, prawda? To czasami nie do końca to jest oczywiste, czy to przypadkiem nie grał basista, czy to jest... Ale na pewno musi to być równo zgrane ze sobą. Tak, prawda? Tak, tak. No stopa z basem musi, wiadomo, grać równo. I ten bęben basowy jakby podbija te dźwięki, które daje kopa basiście i wtedy jest bardzo fajny efekt. Jesteśmy przyzwyczajeni do widoku bębna basowego, który jest takim wielkim instrumentem stojącym na ziemi, a tutaj na dole patrzę, troszkę inaczej wygląda ten bęben basowy. No, powiedzmy coś o tej zmianie, o tym ułatwieniu związanym z tego typu instrumentami, które... No, zestaw elektroniczny fajnie sprawdza się właśnie w takich warunkach jak dzisiaj, gdzie sala nie jest dostosowana do koncertu akustycznego. Bębny w takiej sali brzmią dosyć głośno. Tutaj jest możliwość ciszenia tego instrumentu. Tak samo jeżeli ktoś mieszka w bloku, może sobie ćwiczyć na słuchawkach i wtedy nie przeszkadza to tak bardzo na pewno jak zestaw akustyczny. Czyli w drugim pokoju go słychać, ale sąsiad już niekoniecznie będzie dzwonił na straż miejską, że ktoś tam hałasuje, tak? No dokładnie, nie wiem jak ktoś tam żyje, wiadomo, z sąsiadami. Ale na tutaj w Yamaha macie też oczywiście miejsce i tak. Ćwiczyć na normalnej perkusji, prawda? Tak, przede wszystkim na normalnej, bo na akustycznym zestawie pracujemy też nad tym brzmieniem z ręki, bo to wszystko wpływa, cały sam uchwyt pałki wpływa na to, jak brzmi instrument. Dlatego dużo też ćwiczymy na zestawie akustycznym. Seweryn Piętka jest nauczycielem perkusji w szkole Yamaha, ale oczywiście to nie jest jedyna twoja forma, przestrzeń, w której ty się realizujesz jako perkusista. Powiedz mi coś na temat tego, co było wcześniej. Ja postanowiłem być muzykiem już bardzo wcześnie. Od dziecka interesowałem się muzyką, dźwiękami. Czemu perkusja? Bo jakoś ten instrument najbardziej na mnie oddziaływał. Jak byłem małym dzieckiem, zawsze zwracałem uwagę na rytm. I to wiadomo, nie tylko w muzyce, tylko też w otoczeniu. Środowisko, w którym żyję, wydaje dźwięki. To jest tak, że każdy może grać na perkusji, czy jednak na jakiejś tam selekcji na początku pewne osoby nie będą w stanie? No, na pewno każdy powinien spróbować. Wiadomo, początki są trudne, jest to bardzo trudny instrument. Trzeba słyszeć. Choćby basistę, te niskie częstotliwości byłyby fajnie, tonacje, jeżeli rozpoznamy, to też jest super. I koordynacja, to jest ważne. W bębnach wiadomo, każda kończyna robi coś zupełnie innego. I nad tym, ale to jest oczywiście do wypracowania wszystko. A tak się składa, że w sumie perkusiści zwykle w zespole są ci, którzy mają największą krzepę. To znaczy, jak się patrzy, szczególnie te składy rockowe, powiedzmy, to najczęściej perkusista zawsze jest najbardziej napakowany. Czy to tak rzeczywiście jest, że trzeba mieć krzepę, żeby grać na perkusji? Nie wydaje mi się. Znam perkusistów naprawdę bardzo szczupłych i dźwięk mają naprawdę potężny, także masa nie ma z tym chyba za bardzo. W jakich składach w tej chwili występujesz? Można cię zobaczyć gdzieś na scenie? Tak. Występuję w kilku składach, między innymi z zespołem The Press, z Wojtkiem Gruszczyńskim, z zespołem The Stage, Patryk Kumur, Ankara, Dwie Korony. No, sorry, jeżeli kogoś nie wymieniłem, jest tego. Jak to się robi w przypadku zawodowego muzyka, żeby jednocześnie uczestniczyć w kilku projektach, grać koncerty, być na próbach i tak dalej? No, często trzeba korzystać niestety z pomocy kolegi. Wiadomo, zastępstwo wchodzi w grę. No, dzisiaj w dobie internetu dużo plików dostaje się na maila. Muzyk przygotowuje się w domu, przyjeżdża na jedną, dwie próby i gramy po prostu. Czyli 30-osobowa grupa adeptów perkusji tutaj jest w Yamasze, a to są jacy to są ludzie? To są licealiści, gimnazjaliści? To jest właśnie różnie, to jest różnie. Najmłodszy uczeń ma 5 lat. Są ludzie też powyżej 40. Także
w każdym wieku znajdzie się ktoś, kto chce sobie pograć na bębnach. Przechodzimy teraz w tą sferę dźwięków wyższych, to znaczy wyszliśmy z sekcji, jesteśmy przy gitarze solowej, a nauczycielem w szkole Yamaha jest Daniel Kurtyka. Tak jest. Nie od miesiąca, tylko pewnie od jakiegoś czasu już. Tak, ja już uczę tutaj 5 lat w szkole około, także już troszeczkę gitarzystów przewinęło się przez moje ręce. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Jak ci powiem, że wyglądasz, jakbyś miał 17 lat, a 5 lat tu uczysz, to zacząłeś w 12 roku życia, czy jak to jest? Ja bardzo się cieszę, że tak młodo wyglądam, ale ja zaczynałem uczyć tutaj, jak kończyłem liceum akurat, także był to ten moment, gdzie wszystko się zaczęło budować, no i doszedłem do tego momentu, gdzie troszeczkę tych uczniów jest i widzę, że w Bielsku zresztą ludzie interesują się ciągle instrumentem, jakim jest gitara elektryczna, także jestem z tego powodu bardzo zadowolony. A ty się zainteresowałeś gitarą elektryczną? W jaki sposób? Jak to wyglądało? No tak naprawdę ja byłem chyba w podstawówce, pod koniec podstawówki. Gdzieś tam muzyka ciągle funkcjonowała u mnie w domu. Bardziej na zasadzie, że tam rodzice słuchali jakichś płyt, z tego co pamiętam, i brat najbardziej, bo on mnie zainspirował. I gdzieś kiedyś przeglądając jego płyty, wiem, że miał jakąś kompilację teledysków. Ja widziałem teledysk jakiegoś zespołu i zobaczyłem tam właśnie gitarzystę, który był tak ikoniczną postacią w tym teledysku, że po prostu wzbudził we mnie ogromne emocje, no i stwierdziłem, że taki będę jak dorosnę. No i jakimś cudem się udało. Sekcja rytmiczna, z którą przed chwileczką rozmawialiśmy, była taka bardziej jazzowa, bym powiedział, a ty bardziej grunge'owo tutaj. W każdym razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o twój sposób bycia. Czy to trafiłem, jeżeli chodzi o twoje muzyczne zainteresowania? To znaczy na pewno gdzieś tam w duszy gra mi rock, hard rock, rock and roll i to będzie ta podstawa, na której buduję muzykę. Natomiast wiadomo, przewijam się przez różne style jako nauczyciel. Także blues musi być, jazz, a kapele, w których gram, naprawdę zahaczają różne. Czyli teraz powiedz nam, w jakich składach w tej chwili się obracasz? Głównie w Bielsku można mnie znać z poprokowej kapeli Lord, która swojego czasu sporo tutaj grała. Następnie dołączyłem do zespołu Lizard, który jest jednym z tych osiągnięć, z których bardzo się cieszę, bo jest to kapela z lat 90., która gra właśnie nietypową muzykę, bo jest to art rock. A art rock łączy w sobie elementy tak naprawdę i fusion, i jazzu, i rocka, i po prostu dużo też mocniejszych kapel, także sięga wstecz aż do lat 60. No i ostatnia kapela, która tak naprawdę jest moim tworem i z czego jestem bardzo zadowolony, to Imaginarium. To jest młody skład, który powstał z uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej Yamaha właśnie. No jestem bardzo zadowolony, bo osiąga sukces, także płyta wydana, konkursy powygrywane i pnie się do góry. Imaginarium znamy z relacji z naszej telewizji, na przykład nagrywaliśmy was podczas kęckich nocy rockowych, tak to się... Na przykład, tak, to już było ponad rok temu, od tego czasu sporo się wydarzyło. No i fajnie, że wskoczyłeś na ten taki, powiedzmy, bielski szczyt, no bo i Lord, i Lizard, to jest klasyk i właściwie to są to zespoły, a szczególnie Lizard na przykład, to znany w całej Polsce na rynku muzyki progresywnej, prawda? Tak, tak, no właśnie Lizard teraz wydał nową płytę Master Endem i ta płyta, no możemy się pochwalić, że sprzedaje się na całym świecie, także super. No właśnie, cały świat. To jest takie ciekawe. Jesteśmy w tej chwili w latach 2000. Internet, który jest narzędziem rewolucyjnym od kilku lat, chyba też dużo zmienił na rynku muzycznym. Jak ty to oceniasz? Tą sytuację, że ty robisz teraz klip i można cię oglądać wszędzie. I to nie jest zależne od tak zwanego mediów tego głównego nurtu.
Tak, no mnóstwo się zmieniło właśnie w dobie internetu. To, co kiedyś było prestiżem i to, że zespół nagrał płytę, to znaczyło, że był topowy, no to teraz to wygląda już troszeczkę inaczej. Płytę może nagrać każdy zespół, nawet gitarzysta w domu może sobie zrealizować swój materiał. Natomiast teraz ta płyta, te klipy stanowią jakąś wizytówkę zespołu i to musi być, to jest jakiś mózg chyba, na którym się to wszystko musi opierać. Natomiast internet po prostu musi kipieć materiałami i nowościami związanymi z zespołem i to jest chyba główny taki most między fanami, między odbiorcami, a właśnie muzykami. A na jakim instrumencie grasz? Co to jest? To jest instrument, który został stworzony przez bielskiego lutnika Michała Targosza. Także on zgodnie z moimi specyfikacjami po prostu stworzył takie cacko, żeby spełniało wszystkie moje wymagania. A to ciekawe, bo pierwsze co do głowy przychodzi gitarzyście, no to czy tym powiedzmy początkującemu gitarzyście, to są te marki światowe, tam Gibson czy Fender, czy tam tak, jakieś tak. Coś, a ty mówisz, że masz gitarę zrobioną pod siebie, tak? Przez bielskiego lutnika, tak? Tak, przez bielskiego lutnika, właśnie o to chodzi. Ja nie ukrywam, że te wszystkie marki robią wrażenie i wiadomo, gdzieś tam w mojej kolekcji też sprzęt markowy mam, natomiast no ta gitara po prostu mnie zaskoczyła, bo okazuje się, że człowiek, który gdzieś tam, można powiedzieć, jest sąsiadem, potrafi stworzyć coś równie dobrego. Dużo masz uczniów tutaj w swojej sekcji, klasie, grupie? No, około 50, także jest sporo, jest sporo. No to pewnie to dużo czasu poświęcasz na to zajęcie również, na uczenie w szkole, tak? Tak, tak. No w zasadzie tutaj większość czasu spędzam. I z tymi uczniami pracuję i zakładamy nowe zespoły, bo tutaj ciągle nowe zespoły powstają w różnych stylach, różnych gatunkach. No i staram się, właśnie cieszę się, że mogę z nimi współpracować i z młodymi muzykami, którzy będą na scenie się pojawiać. A co myślisz w ogóle o tym, co się dzieje w tej chwili na rynku? Bo dochodzą takie słuchy, że ta taka muzyka rockowa, w sensie skład ten podstawowy, gitara, perkusja, gitara solowa, gitara prowadząca, ona tak jakby wraca w tej chwili, tak jakby nowe czasy następują, coraz więcej. Na przykład ostatnio słuchałem listy przebojów programu trzeciego, tam pierwsze 10 miejsc to jest hard rock praktycznie. I to mnie właśnie bardzo cieszy, bo mówiło się już pod koniec lat 90., że tak naprawdę rock umiera i gdzieś ta elektronika go zastąpi. Natomiast myślę, że to jest kolejny stopień ewolucji, gdzie właśnie instrumenty takie, można powiedzieć, klasyczne, bo gitara elektryczna jest instrumentem klasycznym już teraz, wracają i pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie. To u pana było? Kiedy pan wpadł na pomysł, żeby stworzyć szkołę muzyczną? Kiedyś szkoła muzyczna to jest instytucja, która się wydawała, że jest możliwe tylko państwowa instytucja tutaj? W ogóle to potwierdziło się takie stare porzekadło, że rób to, co lubisz, a nie będziesz pracował. I mogę powiedzieć, że to jest prawda. Czyli jakby to, co robimy tutaj w tej placówce, no jest naszą pasją i jakby zatarła się granica między hobby a pracą i to bardzo, bardzo się z tego cieszę, no bo też inaczej traktujemy tą pracę. Powstał gdzieś tam w domowych pieleszach powstał pomysł takiej szkoły i takiej placówki, no co się udało i jakby możemy się realizować. No a sam początek muzyczny to pamiętam, że chyba największy, pierwszy taki impuls do tego, by jednak z tą muzyką mieć trochę więcej do czynienia, to wiadomo, jak jako nastolatek gdzieś tam się zaczęło gdzieś tam grać na gitarze jakiejś akustycznej i tak dalej, natomiast wszedł do kina film Nieśmiertelny w latach 80. Ścieżkę do tego filmu nagrał zespół Queen, no i Brian May na gitarze i po wyjściu z tego filmu z kina, Apollo zresztą, którego już nie ma, no stwierdziłem, kurczę, no to jest to, nie? Tak bym chciał. No i gdzieś tam później się pojawiała ta gitara, no i tak zostało mi do dzisiaj. No tak, bo tutaj dzisiaj pana widzieliśmy w składzie z gitarą, ale Yamaha to się zawsze kojarzyło, wcześniej to się kojarzyło z instrumentami klawiszowymi. To chyba inaczej teraz wygląda, prawda? Jak to jest? Yamaha przede wszystkim, jak tak robimy jakieś audycje w szkołach i pytamy dzieciaki, z czym się im kojarzy Yamaha, no to mówią przede wszystkim motory, nie? I tu jakby, no to jest pierwsze skojarzenie. Natomiast no, Yamaha robi bardzo dobre instrumenty muzyczne, no z światowej klasy zresztą. I nie tylko keyboardy. I nie tylko keyboardy, bo też i gitarki,
i klasyczne, i elektryczne, i instrumenty dęte też są bardzo, bardzo super i na światowym poziomie. No dobra, to teraz nastrażmy oglądających. Ta Yamaszka, ta gitarka, na której pan grał przed chwilą, ile takie cacko kosztuje? O Boże. No nie wiem, czy cacko, to jest taki podstawowy model CPX, także no nie wiem, w okolicach 2000 myślę, że można kupić, ale też są tańsze instrumenty, też bardzo dobrze. Jeśli chodzi o gitary klasyczne, mamy tutaj na wyposażeniu 30, to są takie gitary Yamaha, taki podstawowy model, który jest w okolicach, kosztuje gdzieś w okolicach 350-400 zł, czyli no, ten rodzic niekoniecznie musi tak bardzo cierpieć z powodu zakupu takiego instrumentu. Oczywiście my od swoich uczniów nie wymagamy, żeby to były instrumenty Yamaha, chociaż na swoich lekcjach wykorzystujemy nasze Yamaszki i też polecamy, bo są no, dosyć przyzwoite te instrumenty. I tak, podsumowując, dzięki zaproszeniu pana Wiesława, który nas zaprosił do szkoły Yamaha w Bielsku-Białej, szkoły muzycznej, mieliśmy przed chwilą okazję porozmawiać ze znakomitymi muzykami, którzy działają na naszym rynku, a okazuje się również, że uczą was młodych ludzi, mam na myśli również tych 60-letnich. 60-letni ktoś może przyjść tutaj też? Oczywiście, no do 100 lat przyjmujemy, także jak tylko jest czas i ochota, to zapraszamy. Czyli młodzież od 5 do 100 lat może się uczyć grać na instrumentach pod okiem składu, który przed chwilą przedstawiliśmy. Dziękuję bardzo.